co i gdzie warto kupić? Po kilku miesiącach przerwy wracamy z cyklem Na Swoim. Jak opolski rynek nieruchomości zmienił się pod wpływem pandemii? Ceny mieszkań poszły w górę, a może wręcz przeciwnie. To dobry moment, żeby szukać okazji. Bądźcie z nami! Osiedle West End na opolskim Zaodrzu. Kiedy byliśmy tutaj z kamerą kilka miesięcy temu, była dziura w ziemi. Jak jest dzisiaj? Czuję się trochę jak Magda Gessler po kuchennych rewolucjach, przy czym nasze rewolucje będą nie kuchenne, ale budowlane. Jest Pan gotowy na kontrolę? Myślę, że mamy się czym pochwalić na tym placu budowy. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy przy płycie garażowej, ściany garażu powstawały, w tej chwili mamy 4 piętra więcej, garaż gotowy. Już jesteśmy bliżej końca, za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli wprowadzać się do swoich mieszkań. Wachlarz możliwości spory, od kawalerek po spore trzypokojowe mieszkania. Największym powodzeniem cieszyły się te najmniejsze mieszkania i o dziwo te największe. Te sprzedały się w pierwszej kolejności. W tej chwili mamy duży wachlarz do zaoferowania mieszkań dwu-, trzypokojowych. Tu jest najwięcej do wyboru. Jaki metraż? Około 38-42 metrów. To są rozmiary najmniejszych mieszkań dwupokojowych. Wiem, że one cieszą się dużym powodzeniem, bo idealnie nadają się jako inwestycja. Tak, i szczególnie w drugiej połowie tego roku w związku z pandemią zwiększył się popyt na te małe mieszkania, kawalerki dwupokojowe, gdyż inwestorzy, zakładam, pozbywają się gotówki, chcą ulokować bezpiecznie swoje środki na przyszłość. Ale też dużym powodzeniem cieszyły się te największe, czteropokojowe mieszkania. Tak, w pierwszej kolejności sprzedały się te duże mieszkania, 70-80 metrów kwadratowych, gdzie klient rozważał budowę małego domku lub zakup mieszkania w centrum miasta i u nas akurat wybrał dobrą lokalizację. Lokalizacja ważna sprawa, no chodzi o to, żeby nie spędzać długich minut w korkach. Lokalizacja osiedla była dla nas ważna już od momentu poszukiwania działki do zabudowy. Chcieliśmy klientom dać bliskość centrum miasta, dostęp do publicznych żłobków, przedszkoli, szkół średnich. Chcieliśmy dać komfort posiadania mieszkania, domu w miejscu, gdzie można na piechotę kupić bułki, puścić dziecko na piechotę do szkoły. Nie trzeba za każdym razem korzystać z samochodu, wyjść do restauracji, chciałem powiedzieć na piwo, bez użycia samochodu, bez konieczności używania taksówki, wsiąść na rower i w 10 minut dojechać na rynek. Gołym okiem widać, że zabudowa jest gęsta, no to z pewnością do atutów nie należy. Takie zastaliśmy warunki w tym miejscu, w tych warunkach zabudowy, na tej działce. Rzeczywiście gęstość zabudowy mamy dużą w tym miejscu, ale oddamy to klientom z naddatkiem. Tak jak widać, zdobimy elewację, bogato będzie obłożona kamieniem. Stosujemy element dekoracyjny, boniowanie, tutaj widoczne paski na elewacji. W cenie klient otrzymuje rolety elektryczne, okna spełniające parametry domu pasywnego. W każdej klatce schodowej rowerownia do wspólnego korzystania, wózkarnia, winda przypada tylko na 12 mieszkań. To jest bardzo kameralny sposób korzystania z windy, garaże podziemne i bardzo bogate zagospodarowanie zieleni w stylu eko. Sięgnęliśmy aż do firmy prowadzonej przez doktorów z Poznania. Robimy taki ekologiczny, zielony, dużo takich mchów. Spróbujemy tu zaaranżować dolinkę wewnątrz osiedla. Firma, która będzie zagospodarowywała zieleń na naszym osiedlu, zajmuje się również budową żywych placów zabaw, które rosną razem z dziećmi. To są place zabaw, platformy, różne konstrukcje oparte na żywych, rosnących drzewach, najczęściej na wierzbach. To są drzewa odporne, nie wymagające warunków specjalnych. Szybko rosnące i ten plac zabaw rośnie razem z dziećmi i osiedle ładnie się starzeje razem z takimi rosnącymi konstrukcjami. Czy to znaczy, że dzieci w środku miasta będą mogły się poczuć jak u babci na wsi na wakacjach? Tak to wygląda. Konstrukcje wierzbowe zapewniają też zacienienie, skwery, jakieś takie intymne miejsca, będą tam też ławeczki w to wkomponowane i inne plastikowe zabawki z tradycyjnych placów zabaw. Pandemia sprawiła, że branża deweloperska wyhamowała. Klienci pewnie liczą na to, że ceny będą spadały. Wbrew oczekiwaniom klientów ceny nie spadły. Na razie utrzymujemy je i pozostali deweloperzy na rynku opolskim na tym samym poziomie. Podaż gotówki na rynku jest duża. W pierwszych etapach pandemii, początek roku, wiosna, rzeczywiście akcja kredytowa banków była wstrzymana. Banki podwyższyły oczekiwania co do wkładu własnego do kredytu. Teraz jednak rynek się odbudowuje.
Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na utrzymanie cen, jest podaż mieszkań. Według naszych informacji kilka inwestycji zostało przesuniętych w czasie, kilka inwestycji zostało wstrzymanych. Może to spowodować zmniejszenie podaży mieszkań, a my mamy do zaoferowania gotowe mieszkania. Już za kilka miesięcy, jak widać po postępach, ryzyko, że nie dokończymy inwestycji, jest znikome. Kto u nas zainwestuje, inwestuje w pewne, prawie gotowe mieszkanie. Latem przyszłego roku wygląda na to, że mieszkańcy będą mogli się wprowadzić. Tak Pan deklaruje? Tak, deklaruję, że z początkiem lata skończymy budowę. Później miesiąc, dwa na oddanie budynku do użytkowania. Myślę, że w sierpniu mieszkańcy z pewnością będą mogli się wprowadzać do nowych mieszkań. Jeżeli ktoś, oglądając nasz odcinek, zdecyduje się, ma jeszcze w czym wybierać? Ponad połowa mieszkań jest sprzedana, ale z wyjątkiem najmniejszych kawalerek z każdego typu mieszkania są dostępne jeszcze lokale, może nie na każdym piętrze, jeśli nie na parterze, to na ostatnim piętrze na pewno coś znajdziemy. No i pytanie na koniec, ile ta przyjemność będzie mnie kosztowała? W granicach 6000 zł brutto za metr kwadratowy. Im większe mieszkanie, tym taniej. Tak, im większe mieszkanie, tym tańszy metr kwadratowy.